Siema, siema, cześć i czołem. Dzisiaj przedstawię wam grę strategiczną o nazwie Rim Battle Planets. Tak, bez zbędnego przeciągania przejdziemy sobie od razu do części kampanijnej. Będę wam opowiadał w trakcie tego filmiku. Tutaj będziemy mieli kilka takich filmików. Możecie sobie poczytać, ponieważ będę grał, no niestety, w tej grze bez dźwięku, dlaczego zaraz wam wszystko powiem, a tymczasem odpalamy naszą kosmiczną przygodę. A więc tak, RIM to taka strategia, powiedzmy, czasu rzeczywistego, tak naprawdę jest to jak najbardziej strategia turowa, która dzieje się w bardzo, w sumie to nawet nie wiadomo, czy w przyszłości, bo nie gramy tutaj ludźmi, gramy jakąś taką rasą, która wygląda jak ludzie. Historia jest no dosyć ciekawa, no delikatnie mówiąc dosyć ciekawa, pełna takich zwrotów akcji, no i w ogóle przyjemnie bardzo się przechodzi tą grę. Na poziomie łatwym przeszedłem ją już chyba ze dwa razy, ale wciąż nie uważam się za jakiegoś super prosa, który wszystko wie i błyśnie czasami jakimś genialnym manewrem. Tutaj no raczej nie będziemy mieli strategii, nie będzie to raczej strategia typu Hearts of Iron, gdzie mamy wielkie ilości jednostek produkowane, gdzie musimy kolejne części planet zajmować, coś takiego. Nie, nie. RIM jest to raczej takie połączenie strategii z RPG-iem, gdzie no mamy jakąś tą fabułę, za każdym razem dostajemy małą grupkę żołnierzy, zawsze są to ci sami żołnierze, mniej więcej, główni bohaterowie też występują przez praktycznie całą fabułę. No, więc tak jak mówię, jest to raczej taka gra, gdzie bardzo położony nacisk na fabułę, no co jest akurat fajne w tych starszych grach niż w tych nowych. Niestety no, w nowych grach wielokrotnie przejechałem się na tym, że fabuła była, no delikatnie mówiąc, słaba. Tutaj jednak fabuła jest ciekawa, bardzo przyjemnie się grało. No niestety gra ma tą wadę, że coś z dźwiękiem mi się popsuło. I po prostu wszystkie dźwięki otoczenia są strasznie, strasznie głośno, w trakcie gdy dźwięki dialogów są niesamowicie cicho. No ale ponieważ mamy je pisane tutaj w postaci, pisane, Jezu, ale to bezsensownie brzmi, to po prostu postanowiłem wyłączyć ten dźwięk, żeby nie raził aż tak bardzo, ponieważ no nie byłem w stanie skonfigurować mikrofonu i dźwięku gry na tym samym poziomie. Dlatego zdecydowałem, że lepiej będzie odpalić tylko mikrofon, a dźwięk sobie podarować. Tutaj mamy naszego kapitana. No, jest to osoba na pierwszy rzut oka dosyć apodyktyczna, potem jednak okazuje się być całkiem okej. Nie wiem, dlaczego nazwali tą rasę rejami, skoro są to, no, jak dla mnie, stuprocentowi ludzie. O, tu mamy głównego bohatera, z którym będziemy, no, mieli nieraz do czynienia. No, tego gościa akurat nie lubię, nie wiem dlaczego. Znaczy, no ja wiem, dlaczego go nie lubię, wy możecie jeszcze nie wiedzieć, potem się dowiecie, mniej więcej w środku kampanii. Kampania jest naprawdę przyjemna. Będziemy nagrywać, jedna misja to będzie jeden filmik. Ja mniej więcej wiem, kiedy te misje się kończą, bo tak jak mówię, przyszedłem tu na poziomie trudności łatwym, tak dla nauczenia się mniej więcej, tej fabuły i w ogóle dla ogarnięcia. Więc każdy filmik będziemy zaczynać od takiego wprowadzenia, a kończyć będziemy go no na ekranie zapisu. No tak myślę będzie najlepiej, ewentualnie, bo chyba mamy zapis co misję, w sumie no tak przed chwilą mówiłem, że grałem, żeby się nauczyć, a tymczasem już połowy rzeczy nie pamiętam. No niestety tak to już bywa. Mam jednak nadzieję, że fabuła się wam spodoba i że będziecie chcieli sami też spróbować przejść RIM-a. Jest to gra naprawdę ciekawa. No i dobrze, no to zaczynamy misję. Mimo że jest to gra sprzed roku 2000, no nie prezentuje się ona aż tak tragicznie.
Wprawdzie widzimy tutaj te cienie takie troszkę kwadratowe są, nie ruszają się te drzewka ani nic, no nie jest to porażająca jakość grafiki, ale w strategiach no grafika nie jest najważniejsza jednakowoż, patrząc na chociażby Hearts of Iron. Tutaj mamy mapkę. Teraz zobaczmy sobie cele misji. Cele misji. Jedź do znacznika niebieskiego, żółtego i czerwonego. Czyli tu mamy niebieski, żółty i czerwony. Tak. Bez dźwięku będzie nam się troszkę lipnie w to grało, bo dźwięk no jest potrzebny, żeby... No a tu jakieś podpowiedzi. Nie da się ich niestety wyłączyć, co jest no trochę słabe, bo no po dwóch przypadkach przejścia tej kampanii myślę, że nie potrzebuję aż tak bardzo tego tutoriala. No, dlatego też podarowałem sobie na wstępie cały ten tutorial, który już no kompletnie by was chyba zanudził i zniechęcił do serii. Mam nadzieję, że seria się wam spodoba. No i w tej chwili, jak tutaj widzimy, nie jest to taka mapa, jak mamy tą mapkę w Heroesach, gdzie odkryjemy mapę raz i widzimy cały czas. Nie, to jest tutaj mapa typu mgła wojny. Jeżeli zabierzemy te jednostki stąd, to to pole stanie się czarne i będziemy widzieli, co tam się dzieje. No niestety... Dobra, teraz pokażę wam, na czym polega tutaj ta rozgrywka. Teraz mieliśmy tak zwaną fazę ruchu, gdzie ruszają się obie strony konfliktu. Teraz przechodzimy do fazy ataku. Normalnie to w tej fazie powinniśmy zaplanować, kto będzie kogo atakował, kto będzie kogo bił. Niestety na razie nie mamy kogo bić, więc przewijamy następną turę. No nie wiem, z jakiej racji opisano to kiedyś w gazetach jako strategię czasu rzeczywistego. No ale widać, czas jest pojęciem względnym. Tak, tutaj się przesuniemy. No znowu coś tam sobie gadają. No to jest jakaś taka próba tutaj zawiązania tej fabuły takiej początkowej. Na razie no te teksty będą takie troszkę słabe, ale potem myślę, że wam się spodobają. Tutaj to takie ciemne poletko, no to jest gdzie mogę sobie pojechać. To niebieskie pokazuje mi zasięg mojego ataku. Tak, i mówiłem dlaczego nie lubię grać bez dźwięku, ponieważ... Wróg niejednokrotnie kryje się w tej mgle wojny tutaj, ma mały zasięg, ale dzięki dźwiękowi słyszymy go, kiedy ten wróg się przemieszcza. Więc no, zobaczmy jeszcze poziom trudności. Tak, poziom trudności normalny, czyli jest ok. No niestety ta gra ma też tą wadę, że poziom trudności można zmienić w każdej misji, ale tylko w pierwszej turze. Niestety, to jest troszkę słabe, bo na przykład jeżeli misja okazałaby się troszkę za prosta, to w jej trakcie już nie możemy zmienić parametrów. No dlatego czasami niektóre misje mogą się okazać takim no, totalnym niewypałem i bullshitem. No dobrze, przewiniemy sobie kolejną turę. Dobrze, mamy fazę ruchu. No dobrze, podjedźmy sobie. Tu jakieś skauty, nie wiem co, że... zwiadowcy? No chyba tak. O, no i tu mamy pierwszego nieprzyjaciela. Wygląda on troszkę jak taka kościana rączka wsadzona w muszle. No, uwierzcie mi, to jest jeden z lepiej wyglądających obcych. Niektórzy wyglądają naprawdę dużo, dużo gorzej. I czasami można się przerazić. Tutaj pamiętam, gdzieś też był NPC, dosyć taki, no na tym poziomie gry dosyć groźny. W późniejszych etapach nie bardzo. No jak widzimy, ja jestem tutaj poza zasięgiem ich ataku. Czerwony to jest ich pole ataku, niebieski to moje. Niestety oni też są na razie poza moim zasięgiem ataku, więc... Okej, no i zaczynamy sobie pogawędkę. Tak, no muszą sobie... porozmawiać. Tak, tak, nie martwcie się, potem w późniejszych fazach tego rozmawiania nie ma aż tyle, więc no te tury stają się troszkę bardziej takie dynamiczne i więcej się ogólnie dzieje w trakcie tych tur. No dobrze, zobaczmy, co ma nam do powiedzenia komputer tłumaczący. No tak, błędne parametry, proces przerwany. Czyli no wygląda to prawie tak jak tłumaczenie czegoś na Google Translate, no ponieważ często muszę z niego korzystać, bo mieszkam obecnie za granicą
I w wyniku tego, no, jeżeli dostaję jakąkolwiek wiadomość od kogokolwiek na e-maila, dostaję ją w języku, którego dopiero się uczę, przyznaję, nie jest to język angielski. Tak jak mówię, no, dopiero się uczę niderlandzkiego, no i z tego powodu, no, wygląda to w moim przypadku, jak wygląda to wykonanie. Wybaczcie, musiałem się napić coli. Czy to, nie, to Pepsi. Bo już troszkę zaschło mi w gardle od tego mówienia, ponieważ nie jest to pierwsza próba. Wcześniej próbowałem chyba, no nie wiem, z 4 razy to nagrywać. Każdorazowo albo dźwięk nie tak, albo misja nie wyszła tak. Wiem, jestem totalnym lamusem, że już w pierwszej misji przegrałem. No niestety, tak to bywa. No dobrze, któryś na pewno oberwie. To jest pewne. Dobra, tego ziomeczka na razie przesuniemy tu. No i teraz zaczynamy fazę ataku. No, nareszcie mamy co obijać. Jak widzimy, ten ziomek atakuje nasz tu czołg. Więc odpalimy mu jakąś tutaj tarczę, czy coś takiego to jest, nie wiem dokładnie co. I naszym jednostkom wydamy rozkaz atakowania tej dziwnej muszli chodzącej. Dobrze, tam jeszcze nie widać tego NPC-ta. I tu sobie odpalimy. O, i tak wygląda ta ciekawsza część gry, kiedy przeciwnicy walczą ze sobą, kiedy wykonują jakieś specjalne akcje. No wygląda to troszkę tak jak na filmie, coś w ten deseń. Mam nadzieję, że u Was będzie to równie dobrze wyglądało. Jakby tam gdzieś w tle było słychać jakieś dziwne odgłosy, w sensie mówienie albo dzwonek telefonu, to od mojej siostry, bo na razie no sprawa wygląda tak, że no zatrzymałem się u niej po prostu i na razie szukam sobie fajnego mieszkania takiego samodzielnie do wynajęcia. No, więc czasami się nie zdziwcie, jeżeli coś dziwnego usłyszycie. Ja się postaram też to w takich godzinach nagrywać, kiedy no możliwość takich zakłóceń, że tak powiem, będzie jak najmniejsza. Ale no, jakby coś, to z góry Was za to przepraszam. No dobrze, no i co teraz? Tak, i teraz stoimy sobie w takim troszkę impasie. Na poziomie łatwym wystarczyło, że postałem troszeczkę dłużej, troszeczkę, no pół minutki niecałe, i te wrogie jednostki zazwyczaj zaczynały się ruszać. Niestety tutaj w tej sytuacji, chyba na poziomie normalnym, już ta sztuczka nie zadziała. No dobrze, więc będziemy obijać dalej tego ziomeczka. Jak widzicie, on ma tutaj takie znaczki, jakieś dwa takie celowniki i dwie strzałki. Każdy z tych znaczków coś tam sobie oznacza. No akurat teraz wam tego nie pokażę, bo mamy kolejny dialog. Tak jak widzicie, o właśnie, jeżeli... No, ten będzie mi go tłukł znowu. Takie strzałeczki oznaczają podzespół ruchu, albo nie wiem, narządy ruchu w ich przypadku, bo to chyba żywe jest. A w przypadku moich czołgów oznacza to podzespoły po prostu. Jeżeli rozwalimy mu wszystko, co ma z tym celownikiem, no to nie może atakować. Jeżeli skasujemy mu wszystko, co ma ze strzałeczkami, to nie może się ruszać. Tutaj na przykład, o, jeżeli na przykład tak jak teraz rozwaliliśmy mu jeden celownik, no to bije słabiej. Jeżeli rozwalimy jedną strzałeczkę, wtedy porusza się na mniejszym dystansie. Ogólnie no jest to takie dosyć przydatne. Przepraszam Was bardzo, ale no niestety Pepsi musi być. No bo niestety takie ciągłe gadanie w trakcie gry jest troszkę męczące. Tutaj widzicie takiego ziomeczka. On ma takie dwa kwadraciki. Ten kwadracik bliżej niego to jest ten tutaj. O, nie mogę tak, o, nie mogę go zaznaczyć, ale nie fart. O, ten kwadracik, w którym stoi jednostka moja i tego przeciwnika, to jest kwadracik, w którym ten przeciwnik nie może bić. No takie ograniczenie po prostu. Ten taki obwód wokół, ten taki wycięty w środku, ten kwadrat z wyciętym kwadratem w środku, o, że tak powiem, Jezus, ale to zakręciłem, to jest zasięg jego bicia.
Tak więc widzicie, wygląda to dosyć ciekawie. Dobrze, teraz zobaczmy. Tutaj mamy nasz czołg. Tutaj, co to w ogóle jest? Jakaś kaczka opancerzona, czy co to jest? Nie wiem za bardzo. Nie mam pojęcia, co to może być. Tutaj, tak, nauczyłem się takiej sztuczki jakiś czas temu. No, bo oczywiście, jak to każdy facet, a przynajmniej jak większość facetów, olałem tutorial i dopiero w ramach praktyki nauczyłem się, że atakowanie jednocześnie z różnych stron zadaje przeciwnikowi więcej obrażeń. No tak, oczywiście, bo ja to zawsze nauczę się takich rzeczy dopiero po czasie. Nauczyłem się tego chyba w przedostatniej misji dopiero. No niestety tak to już bywa w moim przypadku, tak więc jeżeli ktoś z was grał w tą grę albo ma jakieś porady, no to jestem otwarty na wasze sugestie. No z chęcią bym na przykład też was posłuchał. O kurcze, no to nasza pancerna kaczka już nie może strzelać. Jak widzicie, zniknął jej niebieski okrąg. Pole. No, to niebieskie coś, co oznaczało, jak daleko mogę się ruszać. Wracając do tego, co mówiłem wcześniej, to tak. Jeżeli macie jakieś sugestie do jakiejś misji, albo jakieś pomysły do taktyki, no to z chęcią posłucham. No, bo nie uważam się za jakiegoś wielkiego prosa w tej grze, za jakiegoś, no nie wiem, mistrza taktyki, skilla. Znacznie lepiej czuję się w takich grach jak chociażby Civilization 5, czy no, cała saga Civilization, czy chociażby Star Wars Empire at War, Age of Empires. No, to właśnie są takie troszkę bardziej moje klimaty. Ale tutaj postanowiłem wam pokazać tą strategię, ponieważ uważam, że jest to gra warta polecenia. Warto sobie ją zobaczyć. O właśnie, i tutaj wykończyliśmy naszych przeciwników prawie że. Tak, tutaj ta krzyżówka ośmiornicy i kałamarnicy już też nie może być. Tutaj niestety straciliśmy systemy obronne. Tak, więc teraz ta jednostka będzie dostawać troszkę więcej obrażeń, ale my się posuniemy z misją do przodu. Tak, nasza pancerna latająca kaczka pojedzie dalej. Okej, no i co się teraz dzieje? Tak, paskudy zbliżają się do naszego lądownika i nie możemy im pozwolić, żeby na niego wlazły. Tak, bo wtedy będziemy mieli alien, ósmy pasażer lądownika. No dobrze. Broń lądownika, dopóki nie będzie gotów do odlotu, jeśli Norgowie go zajmą, nie wypełnisz misji. No i teraz pokraki zaczną taki swego rodzaju wyścig niemalże. Niestety nie będzie to wyścig pokoju, ponieważ owe pokraki będą się starały za wszelką cenę zająć ten mój lądownik. Więc no, będzie to dosyć ciekawe. Z tego powodu ostatnio przegrałem misję. Tak, wiem, już to nieraz mówiłem, bo jestem totalnym lamusem. Nie, bo po prostu... No bo po prostu zlamiłem to. Taka prawda. Po prostu no za blisko zacząłem tą misję. Pozwoliłem przeciwnikowi już na początku podejść za blisko swoich pozycji. Tak, no to zaczynamy kolejną część filmową, że tak powiem. O, i tutaj właśnie skasowaliśmy przeciwnika. Tutaj zaraz obijemy kolejnego. Jest bardzo dobrze. Tutaj obijemy to coś. Tu niestety stracimy pewnie naszą pancerną kaczkę. Tak, nasza pancerna kaczka zginęła. No niestety. Ale spoko luzik, my się nie przejmujemy. My już tam jedziemy, puścimy tam skauta. O, lądownik odleci za 4 rundy. No dobrze, no to jest prawie jak odliczanie w Houston. Tutaj jak widzicie, teraz przy tym moim skaucie pojawiło się takie zielone coś, taki sześciokąt jakby rozciągnięty, taki klaster miodu troszeczkę zielony. To pokazuje doświadczenie. Doświadczenie to jest ważna rzecz i warto tu w tej grze chronić swoje doświadczone jednostki,
ponieważ im więcej mają one tego doświadczenia, tym więcej doświadczenia jest nam dodawane do takiej ogólnej puli po misji. Tak, i potem możemy sobie, używając klawisza F5, w trakcie misji najechać na jednostkę, kliknąć F5, wtedy przechodzimy do takiego sklepiku. Tu możemy sobie kupić różne rzeczy, na przykład naprawa do 100%, naprawa do 50%, tego typu rzeczy. Załaduj funkcje specjalne, czyli na przykład dodatkową tarczę można załadować, albo coś takiego. No, w późniejszych etapach gry jest to naprawdę przydatne. Tak. Dlatego, no tak jak mówiłem, tutaj ochranianie doświadczonych jednostek przynosi, jak widzicie, wymierne korzyści bardzo. My powoli będziemy się zbliżać do końca tej misji, ponieważ zostały nam jeszcze tylko 3 rundy. Tak, a ja nie będę specjalnie przedłużał tutaj, ponieważ ponieważ po prostu nie będę tego przedłużał. Używam po prostu sobie Frapsa, w wyniku czego możecie zobaczyć sobie po lewej na górze takie cyferki. Chyba możecie to zobaczyć, nie wiem, zobaczę potem, czy możecie to zobaczyć. Ale w efekcie tego Fraps tworzy mi gigantyczne filmy na twardym dysku. Nie wiem, jak to się dzieje, ale rozmiary tych filmów są wręcz absurdalne, bo czasami 10-minutowy filmik z dźwiękiem i ze wszystkim zajmuje mi jakieś 20 giga miejsca. No więc sami rozumiecie chyba, dlaczego będę po prostu robił te filmiki krótsze. Po jednej misji krótkiej, albo max 25-30-minutowe. No bo tak jak mówię, technicznie nie jestem po prostu w stanie nakręcić dłuższego filmu. Może jak znacie jakiś dobry programik do takiego nagrywania, to możecie polecić. Pod filmem w opisie będzie podany mój adres. Zawsze też możecie napisać mi na privie na YouTubie. No mam nadzieję, że seria zostanie jakoś pozytywnie odebrana, ponieważ chciałbym wam pokazać jednak tę grę. Tak, lądownik odleci za 2 rundy. No super, już tutaj coś grzeje te silniki. No swoją drogą jest to dziwne, że w takiej przyszłości, a tak długo grzeje silniki. No ale dobra, już się nie czepiam o to. Tutaj lecimy postrzelać sobie znowu i troszkę expa jeszcze więcej wbić. Fajną rzeczą jest to, że jeżeli ten lądownik odleci, a nasze jednostki będą nawet na drugim końcu planszy, to one nam, jakby to powiedzieć, zostaną one uwzględnione przy podliczaniu otrzymanego doświadczenia. To nie jest tak, że jednostki muszą wrócić gdzieś na koniec misji, czy coś takiego. Nie, po prostu misja się kończy, wszystko jest pięknie podsumowywane. Bez względu na to, w jakim miejscu planszy się to znajduje. Dobrze, tutaj mamy lądownik. Tak, tutaj lądownik zaraz będzie startował. Tymczasem my pogonimy ostatnią paskudę i to zaraz będzie koniec tego filmiku, tak? O! Tutaj właśnie namierzymy go sobie. Ojojoj, ale dostanie z 3 stron jednocześnie. No myślę, ziomuś, że to jest już twój koniec. Tym samym wykończyliśmy wszystkich wrogów. No pięknie, no nie rozumiem, z jakiej racji organizm, powiedzmy, że żywy, wybucha, no ale dobra. Jak właśnie widzimy, misja została wypełniona. Tak fantastycznie. Widzimy odlatujący lądownik, nie zawsze będziemy mieli taką piękną animację, nie róbcie sobie nadziei, ja sobie ją niestety robiłem grając w to pierwszy raz. Szybko jednakowoż zauważyłem, że był to mój błąd. Tak, teraz mamy filmik, który nas ma tak jakby nam podsumować tą misję, a jednocześnie poprowadzić nas do misji kolejnej. No i co? Oczywiście, wrogowie nasi śmierdzą. No, to jest ciekawe. I oczywiście nasz główny bohater jest tym szczęściarzem, który musi iść zbadać martwe ciała tych wrogów.
No po prostu cudownie. No tak, zostajemy na planecie, ponieważ radary naszego statku coś tam sobie namierzyły, jakieś tam zabudowania czy coś. No jak ktoś chce, to może sobie naprawdę czytać. Ja nie czuję się jako lektor. No naprawdę, nie uważam się za jakiegoś super uzdolnionego wokalnie człowieka. No po prostu mam głos, jaki mam. Dlatego pozwolę sobie tylko komentować tutaj na bieżąco i podaruję sobie czytanie tego. Jeśli ktoś chce, to proszę bardzo, można sobie czytać, tylko ja tego nie przewijam. Wszystko jest w takim tempie, jak powinno być. Tutaj już jest wprowadzenie do następnej misji. Tak, i myślę, że w momencie, kiedy ta misja będzie nam się zaczynać, ja w tym momencie utnę filmik i przejdziemy sobie do etapu zapisu, tak abym mógł wczytać tą misję, zaczynając kolejny filmik, tak żebyście wy niczego nie stracili. No, tak więc dzięki za obejrzenie pierwszego odcinka, mam nadzieję, że seria się wam podoba i no, będzie się wam ogólnie grało fajnie. No, to do zobaczenia i na razie.